Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. Mam przyjemność powitać Was w sezonie 2023. Rozpoczęliśmy go z przytupem, bo United Cup, które zastąpiło ATP Cup, dobiegło końca. Polacy dotarli do półfinału. Naprawdę niezły turniej Polaków. Trzeba powiedzieć sobie parę słów. To jest zdecydowanie temat tygodnia. Oprócz tego aż cztery turnieje rozgrywek ATP i WTA. Nowak Djokovic z kolejnym triumfem rozpoczyna sezon od zwycięstwa. Pierwsze zwycięstwo Talona Griggspora rozgrywek ATP. No i oczywiście Corey Gauff i Aryna Sabalenka, najlepsze wśród pań, ale to nie zwyciężczynie, a finalistki były gwiazdami tych turniejów, bo czy to Rebeka Masarowa, czy to Linda Noskowa, zwłaszcza to naprawdę zawodniczki, których można określić mianem gwiazd tego tygodnia. O tym sobie porozmawiamy. No i nie przedłużając, zacznę właśnie od United Cup, od tego, jak Polacy radzili sobie na tym turnieju. To pierwszy sezon tych rozgrywek, to zastąpiło ATP Cup, też bardzo ciekawy turniej. Ja osobiście zawsze śledziłem ATP Cup, wydawał mi się bardzo ciekawy i dobrze jest oglądać takie drużynowe rozgrywki, i United Cup podniósł tę poprzeczkę moim zdaniem jeszcze bardziej. Tutaj to połączenie kobiecych rozgrywek męskich, do tego mixed, którego za często nie mamy przyjemności oglądać, a to też dosyć ciekawa rozgrywka, chociażby w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, no bo tam przecież mixed również gra. No i oczywiście myślę, że ten turniej też rozbudził po cichu jakieś polskie aspiracje na te przyszłoroczne igrzyska, na to, że Iga Świątek z Hubertem Kurkaczem naprawdę świetnie się rozumieją, naprawdę bardzo dobrze wygląda ich współpraca i że to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa medalowa szansa Polaków w przyszłym roku. Natomiast to już jakaś tam perspektywa. Natomiast jeżeli chodzi o to, co działo się w tym tygodniu, no to rozpoczynamy tym meczem z Kazachstanem, wygranym oczywiście. Hubert Hurkacz wygrywa z Bublikiem, Świątek wygrywa z Putincem. To są takie dosyć interesujące starcia, natomiast zwłaszcza tutaj trzeba pochwalić Hurkacza. Trzy sety, no, bardzo solidny mecz, natomiast koniec końców Polacy po prostu wygrywają. Szwajcarzy natomiast Kazachstan pokonują 5-0. No, co prawda Polacy wygrali 4-1, także no, Polacy po prostu musieli wygrać ze Szwajcarią, co się też udało, bo czy to Hubert Hurkacz, czy Iga Świątek, tu Iga Świątek o wiele trudniejsze zadanie, bo Belinda Bencic stanęła naprzeciwko Igi, natomiast Świątek sobie świetnie poradziła. Tak samo Hubert Hurkacz bardzo dobrze, bo Stan Wawrinka to też taki zawodnik, który oczywiście 37 lat, oczywiście bardzo doświadczony, i też niewątpliwie najlepsze lata Stan Wawrinka ma już za sobą, ale wiemy, że Stan to taki gość, który przy tym swoim fenomenalnym uderzeniu i bardzo ofensywnej grze, kapitalny backhand, no to naprawdę może siać spustoszenie i to też pokazywał chociażby w ubiegłym sezonie. Natomiast Hubert Hurkacz tym świetnym, bardzo solidnym serwisem był w stanie po prostu oba te sety wygrać i za to też ogromne brawa, bo bardzo dobre te dwa mecze Huberta Hurkacza. Oczywiście no, między tym sezonem zdarzyła się bardzo nieprzyjemna rzecz, czyli testy antydopingowe, oblane testy antydopingowe Kamila Majchrzaka, i to też oczywiście ogromna szkoda i też nie chcę się do tego w tym momencie w żaden sposób ustosunkowywać, bo żadna decyzja oczywiście jeszcze względem Kamila nie zapadła, natomiast niewątpliwie no, to był nasz drugi najlepszy singlista i tutaj oczywiście już mogliśmy odczuwać jego braki. Daniel Michalski reprezentował Polskę i oczywiście on jeszcze swoje najlepsze lata będzie miał przed sobą. To też myślę bardzo taki ważny turniej dla niego. On jeszcze za dużo na hardzie nie zagrał. To zdecydowanie na tych niżej rozstawionych rozgrywkach, ITF-ach i jeszcze tych futuresach, to są raczej turnieje, gdzie one są zazwyczaj rozgrywane na mączce. No i też widać, że z hardem jeszcze za dużo nie miał do czynienia, natomiast myślę, że bardzo ważne doświadczenie dla niego zagrać u boku tak znakomitych tenisistów i przeciwko również bardzo solidnym, także mam nadzieję, że to będzie takie doświadczenie, które zaprocentuje. Natomiast
Jeżeli chodzi o Polaków, jeszcze trochę dalej, no to my graliśmy z Włochami. No tam chociażby właśnie Michalski mierzył się z Musettim. To zdecydowanie był mecz pod dyktando Musettiego, ale tak jak mówię, no to są takie mecze, które mogą być bardzo istotne w kontekście kariery Michalskiego. Bardzo istotne spotkanie, bardzo istotne doświadczenie. Mam nadzieję, że to zaprocentuje. Natomiast tutaj nasi singliści tak sobie dobrze nie poradzili, no bo czy to Hubert Hurkacz, który no, w meczu tak naprawdę bardzo, bardzo bliskim, niewiele zabrakło Hubertowi, ale stracił niepotrzebnie przełamanie i w pierwszym secie, i w trzecim, trochę na własne życzenie. I niestety przegrał te dwa sety, w konsekwencji całe spotkanie, choć drugi set był naprawdę bardzo dobry w wykonaniu Huberta. Porażka z Berrettinim, to miał być rewanż za Wimbledon, za ten półfinał. Nie udało się. Berrettini był ciut lepszym zawodnikiem. Hubertowi niewiele zabrakło, ale jednak okazał się gorszy. Natomiast nas uratowały panie, bo czy to Iga Świątek, czy to Magda Linet, nie tylko nie zawiodły, ale Magda Linet naprawdę zagrała fenomenalny mecz, grając też pod presją, bo tam było 2-1 dla Włochów, bo to zarówno panów i pań przecież. No i Magda Linet w dwóch setach z Bronzetti zupełnie, zupełnie zdeklasowała rywalkę. W mikście też mixed Świątek Hurkacz nie pozostawił złudzeń Włochom. No i Polacy awansowali do półfinału. Tam niestety totalnie rozjechała nas, tak mówiąc kolokwialnie, reprezentacja USA, ale to też nic dziwnego pod tym względem, że USA chyba najbardziej równa reprezentacja w całym turze. Niestety tutaj Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą, to na pewno bardzo takie bolesne doświadczenie, jak było widać dla Igi Świątek. Też skończyła się ta passa zwycięstw nad Pegulą. Natomiast Amerykanka zagrała po prostu fantastyczny mecz i możliwe, że to też wstęp do kolejnego świetnego sezonu. Ten poprzedni był bardzo dobry, no i zobaczymy, czy to przełoży się też na kontynuację, czy tam jeszcze kolejne poprawienie się właśnie Peguli. Jeżeli chodzi o polskich singlistów, no to Hubert Hurkacz przegrał z Taylorem Fritzem, Kacper Żuk miał okazję zmierzyć się z Tiafoe i naprawdę Żuk wysłał pozytywne sygnały. 3-6, 3-6, porażka w dwóch setach, ale naprawdę nieźle zagrał Kacper. Mam nadzieję, że to przekuje się na eliminację do Australian Open i miejmy nadzieję do głównej drabinki Australian Open. Ale to jeszcze się okaże w tym tygodniu. Oczywiście oprócz tego grała jeszcze Magda Linet, ona też uległa KIS, no i w mixcie też już tam Rosolska z Kubotem dosyć. Już kiedy wszystko było rozstrzygnięte, to ta para wyszła na miksa, też niestety przegrała. No, dotkliwa porażka 5-0, ale na pewno trzeba oddać to Polakom, że grali po prostu bardzo dobrze i też troszeczkę nieszczęśliwe to losowanie, no bo chociażby Włosi, którzy ulegli Polakom, grali w finale przez to, że zostali lucky loserami, wygrali z Grecją, a wiemy, że z Grecją też Polacy mogliby spokojnie, spokojnie powalczyć, zwłaszcza, że no nie ma za bardzo Grecji oczywiście Maria Sakkari i Stefanos Tsitsipas, ale oprócz tego, no to rzeczywiście Polacy mogliby spokojnie na każdym polu wygrać, a przecież i Iga Świątek z Marią Sakkari potrafi grać. Trochę gorzej radzi sobie oczywiście Hubert z Tsitsipasem. Natomiast to Włosi, to ta fantastyczna Martina Trevisan, myślę, że to jest to najważniejsze zwycięstwo nad Marią Sakkari. I koniec końców już potem Włosi dowieźli te mecze, w których po prostu byli faworytami. Wygrali, awansowali do finału, a tam też 3 do 0, nie grano dalej. Po prostu pewne zwycięstwo Stanów w każdym z tych spotkań. No i ogromne gratulacje dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Świetni, świetni na każdym polu, bez słabych punktów i to pokazało, że naprawdę bardzo taki komplementarny zespół Stanów Zjednoczonych. No i to, tak zakończył się ATP Cup, oprócz tego cztery inne turnieje, także też jeszcze pokrótce o nich oczywiście. Zaczynając od panów, no to w Adelaide grał Novak Djokovic, który wygrał, chociaż musiał bronić piłki meczowej z Sebastianem Korną w finale. Novak Djokovic kolejny raz, naprawdę specyficzny turniej, nie jakoś wybitny, nie najlepszy. Przecież te pierwsze dwa mecze z Lestien, z Halisem, no to ja myślałem, ok, dostanie Szapowałow może zagra swój bardzo dobry mecz, może jeden z lepszych w karierze, będzie w stanie z Nowakiem Dżokowiciem wygrać, a tu nie, kolejne zwycięstwo Dżokowicia. W półfinale myślę sobie, ok, Miedwiediew gra coraz lepiej, myślę, że w tym momencie jest faworytem.
Myślę, że może pokonać Dżokowicza, a tutaj 2 do 0. Nawet Dżokowicz, który zmagał się gdzieś tam z kontuzją, i tak był w stanie pokonać Miedwiediewa. W finale teoretycznie łatwiejszy przeciwnik, Sebastian Korda, ale on też pokonał Bautistę, pokonał Andy'ego Murray'a, czy chociażby Jannika Sinnera. W półfinale Nishioka, który musiał skreczować. Także też dosyć trudna drabinka, ale też poradził sobie z nią bardzo dobrze. Nie stracił seta. No i wygrał pierwszego seta z Dżokowiciem. W drugim miał piłkę meczową przy serwisie serba, ale nie wykorzystał tej szansy tiebreaka. W drugim secie wygrał Serb i w trzeciej partii również lepszy okazał się Nowak. Także pierwszy turniej właśnie dla niego. Ogromne, ogromne brawa dla Dżokowicza. I on później też mówił o tym w konferencji prasowej, że statystycznie on wygrywa bardzo dużo takich meczów i to też musi siedzieć w głowach przeciwników, że to też musi być coś, co ma taki wpływ, że niezależnie jaki jest wynik na tablicy, to Nowak cały czas jest w grze, że nie da się go w zasadzie tak stłamsić i w spokoju dowieść tego meczu, bo jest taki ułamek, taka myśl w głowie cały czas, która mówi o tym, że Dżokowicz to i tak wygra, niezależnie w jakiej jest kondycji, czy to fizycznej, czy to w jakiej formie wyszedł na to spotkanie i tak też się stało w tym razem. Korda był ciut lepszy, wygrywał te ważne piłki właściwie prawie do końca drugiego seta, a w tym najważniejszym meczu, w tym najważniejszym momencie to Djokovic wygrał, odwrócił losy meczu i wygrał turniej. Pierwszy turniej rozpoczyna ten sezon od zwycięstwa, równa się tym samym liczbą zwycięstw w turze z Rafaelem Nadalem. 92 zwycięstwa ATP w całej swojej karierze. Do Federera brakuje mu 11 i to jest, myślę, taki wynik, który spokojnie leży w zasięgu Nowaka, zwłaszcza jeżeli grałby trochę częściej. No i zobaczymy, no bo pokazuje, Nowak wysyła sygnał, że przed Australian Open jest naprawdę bardzo, bardzo groźny. No i jeżeli chodzi o ten drugi turniej ATP, no to tam też dosyć ciekawie. Town Greekspor w Pune, w Indiach, no dosyć ciekawe. Wszystkie trzy turnieje United Cup w Australii, trzy turnieje, jeden ATP, dwa WTA w Australii, a tu jeden ATP w Pune. Tam poleciał chociażby właśnie Town Greekspor, który wygrał chociażby też z objawieniem przecież Australian Open bodajże 2 czy 3 lat już, chyba 3 nawet. Aswan Karacew też coraz lepiej radził sobie w tym turnieju, ale stłamsił go Talon Grigsford, awansował do finału. W finale wygrał z Bonzim, z Francuzem, który też raczej bardziej był challengerowym graczem. W zeszłym sezonie wszedł na ten poziom ATP i to też był taki ciekawy finał właśnie pod tym kątem, bo to dwaj zawodnicy, zwłaszcza mówię o Talonie Grigsporze, bo Grigsport 2 sezony temu bodajże miał 7 wygranych challengerów w roku. To był naprawdę wielki, wielki wyczyn, albo nawet 8, nie pamiętam w tym momencie już dokładnie, ale wiem, że to był świetny sezon i ten zeszły, ten poprzedni, to był taki sezon, w którym Grigsport wchodził powoli na ten szczebel ATP. No i przed sezonem mówiło się, że to może być też taka gwiazda, taka mała perełka tego sezonu, która gdzieś tam może namieszać, może pokonać tych najlepszych parokrotnie, że jest bardzo dobry. A tu w zasadzie koniec końców mogło się skończyć jako bardziej rozczarowanie tego sezonu. Grigsport nie tylko nie wygrał żadnego turnieju, ale też nie pokazywał się z jakiejś wybitnej strony. Nie był to najlepszy sezon w jego wykonaniu. I do tego drugiego widać, że podszedł z o wiele większym doświadczeniem, chociażby w tych rozgrywkach po prostu pokonał wszystkich przeciwników, sięgnął po swój pierwszy w karierze tytuł rangi ATP. No i ogromne gratulacje, ogromne brawa dla Holendra. Jestem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie w Australii, jak poradzi sobie w takich rozgrywkach, gdzie będzie już mierzył się z wyżej klasyfikowanymi zawodnikami, bo też Grigsport przez długi czas to był taki zawodnik, który po prostu potrafił pokonywać tych równych sobie albo ciut lepszych, ale zobaczymy, jak poradzi sobie w starciu z najlepszymi. Według mnie to jest taki one to watch, taki zawodnik, którego warto jest obserwować, warto jest na niego zwrócić uwagę, bo naprawdę może namieszać. I to tyle, jeżeli chodzi o ATP, ale bardzo ciekawe historie działy się w WTA, bo czy to w Adelaide, czy to w Auckland, i zacznę od tej pierwszej, od tych pierwszych rozgrywek w Adelaide, wygrała Aryna Sabalenka.
Sabalenka, która wcześniej w tym roku grała przecież z Igą Świątek w tej pokazówce, tam Iga Świątek spokojnie wygrała. Tutaj, czy to od razu z Samsonową, kursy wskazywały na Rosjankę, co mnie osobiście dziwiło, że po takim naprawdę niezłym sezonie tutaj tak nisko ocenią sobie Sabalenkę, a Sabalenka wygrywała każdy mecz bez straty seta, dochodząc do finału i mierząc się z Czeszką Lindą Noskową. Linda Noskowa, rocznik 2004. Niesamowicie, 2004 rocznik, co więcej. To jeszcze jest polski wątek tego, no bo Noskowa trenuje tutaj w Polsce, w BKT Advantage Bielsko-Biała, reprezentowała chociażby ten klub w rozgrywkach Superligi, a przecież Bielsko-Biała wygrała całą Superligę. Także no, to też na pewno bardzo dobre lato, bardzo dobre rozgrywki w wykonaniu Noskowej. Dla wielu polskich kibiców pewnie dała się wtedy bliżej poznać. No i tutaj też nieprawdopodobny przebieg, no bo w półfinale ograna on Żaber, w ćwierćfinale 3 godziny meczu z Wiktorią Azarenką, jeszcze wcześniej pokonana Daria Kasatkina, również 2,5 godziny tam na zegarze było, kiedy panie kończyły to spotkanie. Niesamowite, naprawdę niesamowite rozgrywki w jej wykonaniu. No, na Sabalenkę niestety jeszcze troszeczkę zabrakło, ale to jest zawodniczka, na którą trzeba zwrócić uwagę i ona może naprawdę namieszać. Kolejna Czeszka, która zresztą sieje spustoszenie w szeregach rywali. Naprawdę, jeżeli zrobić w takich rozgrywki tylko dla kobiet i to takich właśnie międzynarodowo i to właśnie takich nie, że grają dwie najlepsze singlistki, ale jest pięć, to wydaje mi się, że tam Czeszki po prostu byłyby dominatorkami, a zwłaszcza za parę lat, bo naprawdę te młode Czeszki, które wchodzą do rozgrywek, to jest przyszłość tenisa i Linda Noskowa na pewno jeszcze nie raz w tym roku zagości w tym podcaście, jeszcze nie raz będziemy o niej mówić, a już w pierwszym tygodniu robi największe osiągnięcie swojego życia. Finał, naprawdę pokonane wielkie zawodniczki, wielka forma, a jeszcze lepsza od niej Aryna Sabalenka, która wysyła sygnał przed Australian Open: jestem groźna, będę naprawdę jedną z najważniejszych kandydatek do końcowego triumfu. Jestem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie właśnie Sabalenka. I druga zwyciężczyni w Okąd, właśnie tam wygrała Cori Gauff. Ona długo bez zwycięstwa, bodajże blisko 2 lata bez zwycięstwa w turze. I to patrząc na to, jaki to jest ten rocznik, bo ona przecież tak samo 0,4. Natomiast jeżeli myślimy sobie o Cori Gauff, no to ona tak długo w turze, tak wysoko, że wydaje się, że ona już przecież powinna więcej nawet triumfów świętować, chociażby w poprzednim roku, ale to nie był najlepszy sezon dla Gauff, zwłaszcza z tymi najlepszymi, chociażby z Igą Świątek, tam wiemy, że to head-to-head wygląda bardzo, bardzo miażdżąco na korzyść Polki. Natomiast tutaj turniej, gdzie po prostu Gauff grała z dużo słabszymi rywalkami. Tam chociażby Sofia Kenin powoli wraca do rozgrywek, trochę lepszy też mecz Sofii Kenin. Natomiast to nie był tak dobrze obsadzony turniej w Adelaide. Cori Gauff wygrała turniej, a zmierzyła się z Rebeką Masarową, zawodniczką, która w zeszłym roku grała o wiele bardziej w ITF-ach, w WTA, w rozgrywkę WTA aż tak często jej nie oglądaliśmy, no bo chociażby przegrała w pierwszej rundzie rozgrywek WTA z Mają Fańską, także też taki mini polski wątek. No i tutaj Masarowa naprawdę imponowała w zwycięstwie chociażby ze Sloane Stephens, to też bardzo, bardzo istotne i każdy ten mecz wygrany w dwóch setach, to też nieważne, czy to tam z Bonaventure, czy właśnie z Sloane Stephens, naprawdę bardzo solidna zawodniczka. To też taka zawodniczka, która naprawdę ma wielkie umiejętności, ale cały czas jakby coś się działo w głowie Masarowej, jakby coś blokowało ten progres. Być może ten rok będzie przełomowy. Taki sygnał wysyła właśnie w pierwszym turnieju. Świetny jej występ, finał, no i będzie grał w kwalifikacjach do Australian Open, gdzie oczywiście jest faworytką, żeby do głównej drabinki awansować. A co będzie dalej, no to zobaczymy. Jeżeli chodzi o właśnie rozgrywki, kwalifikacji Australian Open, no to u nas niestety no, Kamil Majszczak nie będzie w głównej drabince, natomiast w kwalifikacjach jest tam, czy tam właśnie Michalski, czy to Kacper Żuk. Miejmy nadzieję, że chociaż jednego obejrzymy w koniec końców w rozgrywkach tej pełnej drabinki końcowej drabinki, która rozpocznie się już za tydzień, a teraz ostatni tydzień z tymi turniejami tuż przed pierwszym wielkim szlemem.
wycofała się Iga Świątek z turnieju, więc jestem bardzo ciekaw, kto wyśle ten ostatni sygnał, że jest groźny właśnie przed Australian Open. Kto awansuje, kto odpadnie. O tym wszystkim już za tydzień. Natomiast ja Wam bardzo dziękuję za ten pierwszy odcinek w tym sezonie, w tym roku. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak samo wspaniały jak ten poprzedni. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!